Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojego gameplaya Cyberpunk Phantom Liberty. Gramy od podstawki, jesteśmy w misji, w której tym razem wcielamy się w samego Silverhanda. Hej. Wszystko w porządku? Nigdy nie było lepiej. No nie wiem. Aha, to jakoś specjalnie gadatliwa nie była. Zmienię sobie na pada. Tak bardziej naturalniej. Nie możesz tam wejść. Spokojnie. Chryste, jesteś naćpany. Dzisiejszej nocy przyszedłem pożegnać się z wami wszystkimi. Pieniądz to pieniądz, nie ma co pierdolić. Operacja Firestorm. To nie jest życie. Obudźcie się, kurwa. Co cię ugryzło? To możemy rozmawiać. Ile za niego chcesz? Dobra, chcę go jeszcze dzisiaj. Super. Co tam w ogóle jest? Johnny! Zaczekaj. Nie rób tego. Nic w ten sposób nie osiągniesz. Chodź tu. Pieprz ten zespół, to nie twoja publika. Zrób coś po swojemu. Ty sukinsynu. Będzie mi ciebie brakowało. Do zobaczenia, Kerry. Spóźniłeś się. Kręcisz mnie, jak się na mnie złościsz. Wsiadaj, zanim się rozmyślę. Silverhand! Cześć, Shaitan. Startuj. Załóż go. I nie waż cię zdejmować. Już ten rok minął. Pacyfika odcięta. Watson na ulicach czołgi. Skurwysyny. Zamieszki to nasza robota? Wayland odwraca uwagę Arasaki od wieży. Miało być bez ofiar cywilnych. Przykro mi, Thompson. Nie jesteśmy harcerzami. Ładne działko swoją drogą. Wchodzimy w zasięg ognia. Strzelaj. Czy on w kogokolwiek trafia? Przejmuję karabin.
ładunek do windy. Uzbrajamy go. Opuszczamy w dół. Eksplozja narusza konstrukcję budynku. Wieża zapada się. Nie, czy będziemy strzelali, to chyba się zamienię na myszkę. A, tędy. Czy nie miewają koty na nietoperze ochoty? Nie ma czasu na szperanie w fortecach danych. Nadaj na wszystkich częstotliwościach żądanie ewakuacji budynku i ruszamy dalej! A ten manifest to czyj pomysł? Zgadnij. Jezu, Johnny, ty naprawdę odkleiłeś się od rzeczywistości. I mówi to netrunnerka. Dalej! Wygotujcie się! No to do roboty. Jestem pod wrażeniem! Serio! Ty kretynko! Straciliśmy jedną pozycję! Dość tej zabawy! Murphy. Johnny, ładunek. Jak nazywała się ta bomba z Lucy do 2? Kończ, musimy się stąd zwijać. Miazgotron. Zrobione. Zaraz będziecie mieli na głowie oddział specjalny. Uciekajcie! Strzelaj w kable! Jakie kable? A. Jest jeszcze coś. Musimy to wpiąć do wewnętrznej sieci. Kurwa, znowu wcale nie chodzi o Arasakę, tylko o tę dziewczynę, tak? I tak nie zrozumiesz. Nigdzie z tobą nie idę. Masz 4 minuty, a potem odlatujemy bez ciebie. Otworzyłam drzwi. Uważaj na sukiensynów z Arasaki. Kocham cię, Spider. Cały świat mnie kocha. Kurwa! Strzelajcie! Leży! Zająć pozycję tego żołnierza! Skupcie się! Jestem w pobliżu punktu dostępowego. Wpinaj się. Fajny lodołamacz. No, zagraniczny. Tylko ciekawe, kto przestawi protokół sieci. Pomożesz? A czy senatorowie zabijają luksusowe prostytutki? Dzięki, Murphy. Zaczekaj na wszelki wypadek. O, ty, jesteśmy w telewizji. Sam zobacz. Po wyemitowaniu manifestu niezidentyfikowanej grupy terrorystycznej rozpoczęła się ewakuacja Arasaka Tower. Terroryści deklarują, że zależy im jedynie na obaleniu pomnika korporacyjnej dominacji. W odpowiedzi burmistrz Ebunike wydał oświadczenie, w którym ogłasza zero tolerancji dla wszelkich aktów terroru na terenie miasta. Tymczasem spróbujmy połączyć się z naszym reporterem, który obserwuje przebieg sytuacji pod Arasaka Tower. Gotowe, teraz uciekaj. Posuwają się do góry. Pędź na dach. Czekaj, tu byłem. Ja
Smasher. Padam, Smasher. Murphy? Drzwi zamknięte, ale długo nie wytrzymają. Biegnij, Johnny. Pędź jak wiatr. Silverhand. Mówiłem, że pan się zabije. Hej, mada ikiteimas. Wakarimashita, mukaimasu. Jeszcze raz. Kim byli twoi wspólnicy? W jaki sposób zdobyliście materiały rozszczepialne? Dlaczego dobry Glina się jeszcze nie odezwał? Do jakiej grupy terrorystycznej należysz? W jaki sposób zdobyliście materiały rozszczepialne? Znam tego dziadka. Saburo Arasaka. Widzę, że jednak się udało. W wieży zginął mój mąż. Są losy gorsze od śmierci. Nie chciałem, żeby zginął. Naze kono yona koto. Dlaczego to zrobiłeś? Żeby położyć kres waszemu szaleństwu. Hito wa uso tsuki, jibun jishin o azamuku. だが、死者は違う。死者は雄弁だが、彼らは決して嘘をつかない。死者の言葉には慎ましさがある。始めろ。 Sobie skacze z miejsca w miejsce. A ty? Kim jesteś? Thank you.
O, Deshawn idzie. I ten, ta chmura. Ciężki był. Doprowadziłem cię do niego. Wszyscy inni też nie żyją. Arasaka-sama, otoo-sama no sasugai han mitsukemashita. Kono otoko de machigai arimasen. Hai. 1 godzin go nie odzyska kato. Pomóż mi. Milcz. Słyszysz mnie? Potrzebuję pomocy. Było trudno typa zabić. Nie waż się znowu zemdleć. Nie zamykaj oczu. Kurwa! Obaj potrzebujemy pomocy lekarza. Znasz jakiegoś zaufanego Reaperdoka? Pamiętam się. Skąd Pechi Plaza? Musimy znaleźć się u Reapera. I to szybko. Dobrze sobie poradziłeś. Nie marnuj czasu. Wiktor, poskłada nas. Ktoś musi nas do niego zawieźć. Dzwoń. Dlaczego mnie tu nie zostawisz? Dzwoń.
dobrze. Dzień dobry. Widzę, że znajduje się pan poza strefą. Przyjedź po mnie. Zabierz mnie do Wiktora. Misty jest ezoteryka. Samochód jest już w drodze. Do zobaczenia za kilkanaście minut. Co ty wyprawiasz? Łącze osobiste jest uszkodzone. Proszę wbić się poniżej ucha. Niezbyt głęboko. Między węzłami chłonnymi pod mięśniem mostkowym powinny być styki neurozłącza. Jeśli niechcący rozerwę żyłę, umrze. Umrze, jeśli pan mu nie pomoże. Chyba mam styki. Proszę go podpiąć. Dobra, przenosimy go. Wyślizgujemy się. Muszę odpocząć. To twoja krew? Misty! Ciśnienie spada. To wstrząs neurogenny. On umiera. Trudno. Muszę wejść przez kość potyliczną. Nie ma innego wyjścia. Istnieje ryzyko. Wiem, co robię. Jest konkretnie zmulony. Co z nim? Goi się wolniej niż ty, ale z każdym dniem jest lepiej. Mi to przypomina Matrixa. Vi, słyszysz mnie? Jak składali Neo. Moja głowa. Jak się czujesz? Kurwa. Dzwoni mi w uszach. Miałem halucynacje. Halucynacje? Opisz je. Oślepiały mnie światła. Było głośno. Stałem na scenie i dusiła mnie złość. Wywrzeszczałem ją do ludzi. Ale wcale nie poczułem się lepiej. A potem... Nie śmiej się. Podkładałem bombę pod Arasaka Tower. Wcale się nie śmieję. Night City wyglądało inaczej. Obco. Nienawidziłem tego miasta. Jak na sny, to było zbyt realne. To nie były sny, tylko wspomnienia. Masz w głowie konstrukt osobowości, psychikę pewnej osoby, innej. Śniłeś jej przeszłość. Zaczekaj. Czyli na biochipie jest jakiś terrorysta? Zgadza się. Johnny Silverhand. No tak, to było ponad 50 lat temu. Nic dziwnego, że nie słyszałeś o ataku bombowym na Arasaka Tower. Mówiono, że Johnny zginął wtedy pod gruzami. Ale to w zasadzie nie jest ważne. Mów.
Biochip to bomba z opóźnionym zapłonem. Masz naprawdę mało czasu. Zostało ci góra kilka tygodni. Konstrukt Silverhanda jest kopiowany do twojego mózgu i w końcu przejmie ciało. A ty zostaniesz wymazany. Słuchasz mnie? To bardzo ważne. Napraw mnie, Wiktor. Bardzo bym chciał, uwierz mi, ale to jest poza moim zasięgiem. Wybacz. Dlaczego nie możesz mi pomóc? Jesteś najlepszy. Chcesz dłuższą wersję czy krótszą? Mów po kolei. Chcę znać każdy detal. No dobrze. To od początku. Na biochipie był zapisany konstrukt. Johnny Silverhand. Wpiąłeś go sobie w gniazdo skroniowe i nie działo się nic niezwykłego. Do czasu, aż umarłeś. Dex strzelił mi w głowę. Dalej nie rozumiem, jak można pozbierać się po czymś takim. Miałeś kupę szczęścia. Mały kaliber. Jeden z wielu złych wyborów, Deshona. Nanoboty odbudowały ubytki. Ale potem biochip wykopał cię z drogi ku światłu. Martwi nie wstają z grobów. Obaj dobrze o tym wiemy. Chyba, że mają w głowie korporacyjną technologię, która reanimuje ich za wszelką cenę. A świadomość, pamięć, moja dusza wróciła z zaświatów, jest po staremu? Pytaj inżynierów Arasaki, oni to skonstruowali. Wiem tylko jedno. Z twoją psychiką będzie źle. Biochip traktuje stare komórki nerwowe jak nowotwór, a ciało jak skorupę, którą trzeba opróżnić, żeby mogła przyjąć konstrukt. Ten jebany terrorysta chce mnie wymazać i zastąpić we własnym ciele? W tej kwestii od niego nic nie zależy. To nieodwracalny proces, którego żaden z was nie może zatrzymać. Czemu po prostu nie usuniesz biochipu? Albo go nie wyłączysz? Jeśli go wyciągnę, umrzesz natychmiast. Kurwa, przecież widziałem reklamę w telewizji. Jak brzmiał ten slogan? Secure your soul. No właśnie. Ten chip służy tylko do komunikacji z konstruktami. Nie wiem, do czego służy. Korzysta się z niego wyłącznie w obiektach Arasaki, pod nadzorem. Wiktor, jesteś moim przyjacielem. Jeśli nie możesz mnie uratować, doradź mi, co mam zrobić. Proszę. Wiktor? Nie wiem. Misty! Za dużo wymagasz od tego starego drania. Chodź, zabiorę cię do domu. Nie mam pojęcia, co się ze mną działo. Potem śniłem, że umieram. I umarłem naprawdę. Sen jest małym misterium śmierci, namiastką tego, co nieuniknione. Nawet nie wiem, czy już się obudziłem. A może ja faktycznie nie żyję? Nie zadręczaj się tym. Zobacz, mam dla ciebie lekarstwa. Omega blokery. Jeśli będziesz je zażywał regularnie, spowolnią działanie relika. A poza tym wytłumią też obecność gościa w twojej głowie. Pseudoendotryzyna jest ode mnie. Powoduje odwrotny efekt. Przyspiesza działanie biochipu i uwalnia demona. Trochę jak Matrix. Dajesz mi pigułki, które obudzą tego sukinsyna i sprawią, że szybciej umrę?
Przez jakiś czas będziesz czuł się nieźle. Potem nastąpi długa i bolesna agonia. Mózg można oszukać. Ból da się uśmierzyć. Ja mówię o procesie umierania psyche. Poczujesz, że dawny wi się rozpada i staniesz się obcy dla samego siebie. To będzie przerażające i bolesne. To po chuj te tabletki. Nie lepiej po prostu strzelić sobie w łeb. Dlaczego ten drugi ma umierać razem z tobą? Pomyśl o tym. Muszę się położyć. Mam dla ciebie coś jeszcze. Zobacz. Vic wyjął to z twojej czaszki. Może kiedyś ta kula przyniesie ci szczęście? O, proszę. Obiecaj, że spróbujesz się wyspać. Misty, jeśli chodzi o Jackiego... Tak? Jackie był moim najlepszym przyjacielem. Bardzo mi go brakuje. Gdyby tu był, na pewno kazałby ci ruszyć tyłek, wstać z łóżka i przestać się użalać nad sobą. Ale nie myśl już o tym. Połóż się, proszę. Spróbuj zasnąć. To jest tak samo dobijające jak za pierwszym razem. To uczucie beznadziei naprawdę zostało tutaj dobrze ukazane. Takiej granicy między życiem a śmiercią. Muszę się stąd wydostać, rozumiesz? Jeśli przy okazji będę musiał zabić również ciebie, zrobię to. Może zapalić. Masz fajki? Skąd się wziąłeś? Jak to możliwe, że cię widzę? Skąd mam kurwa wiedzieć? Kim jesteś? Odważ się! Dla kogo pracujesz? Siedź na dupie i tłumacz się. Kurwa. Kurwa. Pierdolony chip. Trzeba to skończyć. Nie! Oddaj mi kontrolę nad ciałem! Słyszysz? Wypierdalaj z mojej głowy. Nie tak! Wsadź sobie lufę pistoletu w usta i pociągnij za spust. To jest...
jest prawie jak dotyk. Wchodzę w ciebie jak w gnijące mięso i nie mogę nic z tym zrobić. Słyszysz? Zżygałbym się, ale nie mogę. Tylko kopia Engrama. Są też inne. Zabiję cię. Tak, zrób to. Akt drugi. Aha, mam jakąś wiadomość. Szanowny pan, informuję, że ciało pasażera Wellesa zostało przetransportowane do jego rodziny. Oj, bardzo dobrze. Dobra, czy w schowku mamy jakieś... Co to z katana? Nihon? Pistolecik nasz jest. Tak, potem trzeba będzie coś w ogóle sprzedać, bo jakoś mi się za bardzo nie chce. Masz typu power, też będzie dobre. Liberty. Kappa, smart. Smart jest dobry, bo by nam się przydał do jakiegoś takiego naparzania. Ale trzeba będzie potem też trochę sprzedać tych rzeczy. Dobra, czyli tak, tu co mamy w rupieciach, w ubraniach. W sumie będziemy na część rzeczy sprzedać. Taki jest ciekawy, stylowy. O proszę, to pasowna koszula piórowa Paris de Blue ze zmęczonymi szwami. Ładnie wygląda, jakoś tak nie bardzo w moim stylu. Co to jest? Bandaże. Ta kurdeczka w sumie jest niezła. Trzeba będzie ją spróbować. W razie czego. O, i ta zielona też mi się podoba. Dobra. Miecz. Co to za miecz? Nehan. Gwynblade. Ma fajny styl, na pewno. Ikoniczny Nehan. To jest, co jest mocniejsze? To? To jest 33,1. A to jest 1,9. Czy jest dużo wolniejszy? Czy jak już to byłoby katanka? Tylko pytanie, czy katanka byłaby taka wtedy dobra? Sprawdzimy sobie, właśnie, musimy sobie ubrana założyć, żeby tak nie wyłazić. To chyba te wszystkie rzeczy wzięliśmy, jakie mamy ten... jakie dostaliśmy, a może i niekoniecznie. Czapki za szkiem to czy nie potrzebujemy. Jesus i znowu te... Dobra, kurdeczka taka. Taka trochę lipna, szczerze mówiąc. Myślałem, że będzie lepsza. Nie, to już w ogóle do kitu. Co to, to jest? Nie, to już w ogóle z... Nie być bardzo, Jezu. Tak z tym ogonem łazi. Czekajcie, zmienimy mu przede wszystkim spodnie, żeby nie było, że... Teraz już lepiej. Butki jakieś mu wrzucimy. Koszuleczka. Ta zielona właśnie. Gdyby tak w ogóle z tej koszulki zrezygnować. Co to jest to? Też jakoś nie bardzo. Właśnie ściągniemy to. Dam jeszcze bluzę, tą zieloną pewnie. O, i ta jest najbardziej spoko ze wszystkich. Stroje.
No tak, możesz zmieniać swój wygląd, aktywując zestaw ubrań w swojej garderobie. Dobra, to już wiemy. Znaczy mam to pierwsze. Aha, dobra, teraz jest zapisane. Bandaże. Trochę te buty takie za bardzo... Nie bardzo mi pasują. W sumie jedno i to samo. Dobra, czyli tu jest ok. Tu po staremu. Myślę, że trzeba jeszcze będzie skoczyć do tego i poogarniać. Właśnie postać mamy dwa dostępne atuty. Idziemy teraz tak. Ok, więc zrobimy tak, że przede wszystkim idziemy oczywiście w inteligencję i opanowanie, bo tu są od splów, a tutaj od inteligencji. Tak, przede wszystkim idziemy w inteligencję, musimy sobie ogarnąć, załóżmy po prostu, niech będzie to. To na pewno mamy. W opanowaniu z kolei może dajmy sobie... powiedzmy... szybkość do ładowania. Też fajne jest w broniach w inteligencji, że mamy broń typu smart. Jakby co, więc można byłoby tego też używać. I teraz tak, czy sobie ulepszymy, jeśli chodzi o atrybuty, to w opanowaniu mamy już dość sporo. Będziemy nam do tego jeszcze troszeczkę odblokowywać. Sokole oko. Chociaż to też właśnie wpływa na ten, możemy sobie to ulepszymy, to jedno. Być jeszcze tego trochę brakowało. Też sobie ulepszymy inteligencję. Aha, mamy tylko jeden atrybut. Dobra, czyli tego wszystkiego póki co mamy tyle. Zobaczymy, co mamy w dzienniczku teraz. Sprawdź pocztę. To już jeszcze nie sprawdziliśmy tego. Właśnie, hajsu jeszcze wciąż mamy za mało, żeby oddać Wiktorowi. Więc to jeszcze przed nami. Teraz sprawdzimy sobie pocztę. Może jakiś wózek nowy. Zaległa wpłata. Mówi Takemura. Musimy się spotkać. Przyjedź do Tromsdaine. Dlaczego miałbym się z tobą spotykać? Ponieważ uratowałem ci życie. Jeszcze nie doszedłem do siebie po wszystkim, co mi się przytrafiło. I prędko nie dojdziesz, ale co z tego? Jeśli chcesz żyć, musisz wrócić do gry. Odliczanie już się zaczęło. Tromsdaine, czekam. No dobra, zrobimy sobie jeszcze małe sprzedańsko. Więc tak, na pewno jakoś smart sobie zostawimy. Dobra, troszkę żeśmy stawu sprzedali. Najlepsza broń. Przeciw neokapitalizmowi zdobędziesz poprzez nieprzerwaną medytację. Good. O, tu coś nowego mamy. To będzie... A? O, odchorowali nam brykę. Chociaż tyle z tych plusów. Where's my car? Gdzie moja bryka? Zobaczymy, jak to w ogóle wygląda, to zadanie. Co to takiego jest? Odbierz swój samochód z parkingu. No i to chyba zrobimy teraz. Bo czemu nie? W takich mniejszych... Właśnie troszkę w ekwipunku sprzedałem i w ogóle to moglibyśmy sobie... Zaraz, to mamy co? Tego Powera. Shigure. A może tego byśmy Smarta ogarnęli? Tylko jeszcze łączę Smart. My jeszcze go nie mamy póki co. Trzeba będzie je kupić sobie. A więc póki co... Czyli to jest 17. 10. Dobra, to chyba jest ok. Tylko my go sobie właśnie ulepszymy czymś. Proszę bardzo. Redukcja krytyczna. O! To sobie zapodamy. Nóż to też tak średniawo raczej. Zapodamy sobie może... A co mamy tutaj? Typu tech. A tu jest power. Właśnie tego kapy to jeszcze nie mamy. Aż Dying Lighta sobie póki co, albo jakiś karabin. Chociaż karabin to już w sumie mamy. Dying Lighta też widać można troszkę sobie ulepszyć. Tym, co mamy pod ręką. Zawsze coś. Aha, to znaczy typu smart oczywiście. Czekaj, to my... Zaraz, to trzeba tu włączyć typu... A co to jest? Hamulec wylotowy, broń krótka.
tylko w smartach, dobra. To chociaż tyle wiemy. Dobra. No i nieźle. Aha, czyli też trzeba by... Czy jak już są jakieś sloty... Dobra, czyli teraz walimy... Tędy. Tędy. Do garaży walimy. Stary dobry wózek. Też by wypadało skoczyć do Wiktora. A ten co? Co tu się stało? Wszyscy w tym mieście chcą cię zabić. Nagle poczułem się jak marny imitator. Zamknij się. Muszę sprawdzić, dlaczego najmilszy gość Night City odjechał bez słowa po zderzeniu. Pewnie też miał cię dość. Zamknij się, powiedziałem. Uprzejmie przepraszam za incydent drogowy numer bla bla bla. Sieć Della Main zaprasza do swojej kwatery głównej w celu oszacowania rozmiaru szkód i wypłacenia rekompensaty. Nice. Czy możemy pożyczyć sobie tego śmiesznego wózka, czy nie? No tak, możemy, bo mamy przecież umiejętności. Bardzo miutko sympatycznie, żeśmy mogli akurat nim to ogarnąć. Tak więc się przydało mieć umiejętności Netrunnera, znaczy hakowania, żeby móc sobie pojechać samochodzikiem. W ogóle to nie pamiętam, jak miałem za pierwszym razem, czy też akurat tym samochodem pojechałem, czy czegoś szukałem po drodze. Mi się zdaje, że po prostu wyszedłem z garażu i łaziłem, aż mnie parę razy rozjechali i coś tam wyszło z tego. Jesus. Dawno się nie widzieliśmy. Wakako Okada, pani na włościach w Westbrook. Podjedź do mnie w wolnej chwili, mamy do rozliczenia zlecenie za Sandra Dorset. Dobrze sobie wtedy poradziliście, ty i ten twój przyjaciel. Do zobaczenia. A się za tamtą babkę. Trzeba będzie jeszcze za Wiktora, do Wiktora wpaść i mu hajs oddać. O, żeśmy ładnie. A, to było całkiem śmieszne. Miło nam poinformować, że problem techniczny z panel kart został pomyślnie rozwiązany. Pełny dostęp do wszystkich usług N-Card został niniejszym przywrócony. O, fajnie, czyli możemy sobie korzystać z metra. Jednym słowem. Właśnie jeszcze przeczytamy sobie. Okej, nie każ czekać sobie. Słyszysz?
słyszałem, że wróciłeś do domu. Już? Wiesz, gdzie ucho przyłożyć? Pan słucha. W razie czego wiesz, gdzie mnie znaleźć. Jest tu już wszystkich wolnej chwili, wpadnij do mnie na moje boisko. Posiedziemy sobie, pogadamy. Spoko. A, to już było tak po drugiej stronie. Mój prawnik zrobi ci z dupy data crash, słyszysz? Załatwi cię, kurwa! Poproszę o dane kontaktowe pana, pani prawnika. Pierdol się, robocie! Przetwarzam dane zgłoszenia. Proszę czekać. Cześć. Dzień dobry panu, pani. W czym mogę pomóc? Wysłałeś mi wiadomość, że mam przyjechać w sprawie wypadku. Nie poznajesz mnie? Co z tobą? Rozmawia pan, pani, z podprocesem sieci Delemain. Moje możliwości operacyjne są ograniczone. Czy posiada pan, pani, numer identyfikacyjny? Nie podawaj żadnych numerów, bo będą cię mogli namierzyć. Kto? 77111110096. Numer został skojarzony ze zdarzeniem. Końcówka 96 oznacza rządowych wrogów publicznych. Pańska tożsamość została ustalona. Panie Hansi Jonas, jakie określenie najlepiej opisuje pańską percepcję zdarzenia 77111110096? Szkoda mi uszkodzonego samochodu, ale chcę o tym porozmawiać z prawdziwym Delamainem. Wi, przepraszam, jeśli podproces pana zirytował. Przechodzę przez angażujący mnie kryzys i nie mogę czuwać nad wszystkim. Pozwoliłem sobie przelać rekompensatę za szkody wyrządzone w wypadku na pańskie konto. Jawne kumoterstwo. Czy moglibyśmy porozmawiać w innym miejscu? Co? Jasne, porozmawiajmy. Proszę podążać za dronem. Zapraszam. Zdaję sobie sprawę, że obsługa klient. Proszę podążać. Może wycieczka z przewodnikiem wynagrodzi panu nieprzyjemności. Ten korytarz łączy warsztat z biurem. A tu dzieje się magia. Warsztat jest całkowicie zautomatyzowany. Rozważam rozszerzenie zakresu działalności o usługi naprawcze. Niestety, obecny warsztat jest nadmiernie obłożony zadaniami. Domyślam się dlaczego. Nadal badam przyczynę awarii pojazdów sieci Delemain. Moja hipoteza robocza zakłada infekcję zaawansowanym wirusem. Problem musi zostać rozwiązany szybko, gdyż duża awaryjność generuje koszta i niepotrzebnie ściąga uwagę na przedsiębiorstwo. Pokój kontrolny. Czuję się zaszczycony, mogąc pana w nim gościć. Pokoje kontrolne są dla ludzi. Po co ci takie pomieszczenie? Kiedyś w tym budynku pracowali ludzie. Przejąłem po nich infrastrukturę. A co oznaczają te wszystkie lampki? O tym właśnie chciałem porozmawiać. Kolor zielony oznacza pojazdy, z którymi utrzymuję kontakt. I jak widać, straciłem kontakt z kilkoma samochodami. To czerwone lampki. Drony naprawcze nie mogą pomóc? Tym razem potrzebna jest ingerencja człowieka. Wiedząc, że świadczy pan najróżniejsze usługi i będąc przekonanym o pana dyskrecji, pragnę poprosić o pomoc w odzyskaniu aut, z którymi utraciłem kontakt. Do czego potrzebna ci moja dyskrecja? Póki nie zwracam na siebie uwagi, jestem tolerowany. Liczne kontrole sugerują jednak, że jestem bacznie obserwowany przez służby policyjne. Zwykłe gliny czy Netwatch? Netwatch. Mój status prawny nie jest do końca uregulowany
i przy odrobinie złej woli mogę zostać uznany za nielegalnego imigranta. Dobrze. Pomogę znaleźć te samochody. Bardzo się cieszę. Prześlę koordynaty miejsc, w których urwał się kontakt. Wystarczy zdezaktywować auta. Wówczas połączę się z nimi i sprowadzę je do garażu. Zobaczę, co da się zrobić. Samochody sieci Delamain są dobrze chronione. Proszę zabrać ze sobą skaner z wbudowanym dekoderem. Aha, czy on tu gdzieś jest? A, tu jest, dobra. Tu już chyba nic poza tym nie ma. Chociaż ciekawi mnie, czy da się jakoś z tymi monitorami podłączyć. Chyba raczej nie. Jest mi też, że koleś jest taką sztuczną inteligencją i w zasadzie z firmą. A czy tam Jackie mówił, że jakimś sposobem sobie cały czas odnawiają licencję. Okej, dobra. A więc w kolejnym odcinku będziemy przewracać połączenia między Delamainem a jego osobowościami, czy raczej by to można nazwać jego synami? Coś ten deseń. Okej, dobra, to w tym odcinku to tyle. Dziękuję wam za uwagę i zapraszam do kolejnego odcinka z mojej serii Cyberpunk 2077. Dzięki za uwagę, hej!